Do naszej aplikacji dodamy dwa wykresy. Oba będą znajdować się w panelu status, panelu powitalnego. Pierwszy wykres będzie to wykres kołowy, który będzie zawierał ilość przeczytanych i nieprzeczytanych dzisiaj wiadomości, a drugi będzie to wykres, który będzie prezentował zestawienie na przestrzeni 50 dni wiadomości opublikowanych, wiadomości przeczytanych oraz nieprzeczytanych. Będzie to wykres liniowy. Przejdźmy do NetBeansa i pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to dodanie odpowiedniego modułu oraz skryptu ładującego. Należy pamiętać, aby dodać je do modułu, który będzie je wykorzystywał. Wykresy te dodamy w Welcome panelu, który posiada Welcome Message Panel oraz Status Panel. Status Panel nie będzie już nam więcej potrzebny, aby wyświetlał tylko The application is running. Tylko panel ten będzie ładował nam dwa wykresy. Oddelegujemy tworzenie tego panelu do innej metody. I będzie on korzystał z layoutu column layout. Dzieli on przestrzeń na pionowe panele. Welcome panel będzie zawierał dwie przestrzenie, które podzielimy za pomocą column data. Pierwsza przestrzeń będzie miała 200 pikseli szerokości, natomiast druga pozostałą szerokość panelu. Podejrzyjmy zmiany. I rzeczywiście tak się dzieje. Ten fragment zastąpimy w tym momencie wykresem. Stworzymy obiekt, kanwę wykresu, chart. Który w konstruktorze wymaga podania URL-a do obiektu SWF. Ścieżkę tą wydzielimy do specjalnej właściwości. I prowadzić ona musi do obiektu, który zawarty jest w GXT, chart, a następnie Open Flash Chart. Takiemu wykresowi nadamy rozmiary. Nadamy mu rozmiary 200x200.
taki wykres potrzebuje, aby prawidłowo funkcjonował, jeszcze chart model. Ponieważ jeżeli teraz odświeżymy, to błąd, który się pojawił, jest troszeczkę niespodziewany, ponieważ nie zapisaliśmy tego panelu, ale po odświeżeniu wyświetlić nam się powinien inny błąd. Czasami jeszcze się zdarza, że aplikacja zgłasza błąd w ścieżce. Tak naprawdę to jest napisane, tylko jest ukryte. Aby wyświetlić jakąkolwiek informację, należy do obiektu dodać chart model. Który będzie prezentował nam tytuł wykresu i będzie to Today Messages. Do takiego modelu dodamy wykres. Będzie to wykres kołowy. Któremu dodamy na razie przykładowe dane. Będzie to slice, który będzie korzystał z tego konstruktora, w którym trzeba podać wartość. Niech będzie, że najpierw będziemy chcieli dodać kawałek odpowiedzialny za przeczytane wiadomości. Niech to będzie 15 wiadomości. Następnie określamy etykietę, niech będzie to red oraz tekst. Oprócz przeczytanych będziemy mieli jeszcze dane nieprzeczytane. Których będzie 30. Taki wykres dodamy do chart modelu. Zauważ, że tych kawałków, tych wykresów tak naprawdę na wykres można nakładać wiele. Dobrze, zapiszmy zmiany i odświeżmy aplikację. O. W tym momencie, widać po odświeżeniu strony, ten błąd się pojawił. Natomiast odświeżymy aplikację. I nasz wykres się pojawił. Dostosujmy go troszeczkę. Dodajmy m.in. legendę, zmienimy tło, zmienimy kolory oraz wyświetlanie etykiety tego wykresu. Po pierwsze, dodamy może legendę. Aby dodać legendę, tworzymy nowy obiekt. Legend, który będzie w górnej części umieszczony i będzie posiadał obramowania. Dodatkowo legenda będzie posiadała margines wewnętrzny 10-pikselowy. Taką legendę dodamy do chart
chart modelu. Zapiszemy i odświeżymy naszą aplikację. Jak widać, legenda pojawiła się w górnej części. Zmienimy teraz tło. Aby zmienić tło wykresu, musimy zmienić je w chart modelu. Zapiszemy i odświeżymy. Jak widać, tło się również zmieniło. Kolejnym elementem, który dostosujemy, będzie sam wykres. Zrobimy go troszeczkę przezroczystym oraz dostosujemy kolory. Przede wszystkim dodamy troszeczkę przezroczystości. Oraz sprawimy, żeby został wypełniony gradientem. Jak widać, przenikanie następuje do tła. Jak widać, gradient również się pojawił. Teraz dostosujemy tooltip, który pojawia się po najechaniu na daną wartość. W którym podajemy HTML-a, który może być zinterpretowany przez SVF Object. Są to elementy, które na przykład posiadają łamanie linii. Wartość podaje się po haszach. I dozwolonymi zmiennymi są label, value i percent. Przetestujmy, czy prawidłowo się będą wyświetlać. Jak widać, wyświetlany jest etykieta, wartość liczbowa oraz wartość procentowa. Następnie zmienimy kolor poszczególnych kawałków za pomocą Pie Set Colors. Dodamy poszczególne kawałki. Będą to kolory wyrażone za pomocą HTML-a, CSS-a. I dodamy kolor czerwony, a następnie kolor niebieski. Odwrotnie może. Najpierw niebieski, potem czerwony. Jak widać, przeczytane wiadomości wyświetliły się na niebiesko, natomiast nieprzeczytane na czerwono. Dane te można przekazywać z różnych źródeł. Ja dodam specjalny przycisk do Hello Message,
który pozwoli na załadowanie danych tak, jakby to było zdalnie. Po kliknięciu na przycisk wykres wypełni się danymi. Wykres ten wypełnia się w momencie startu przykładowymi danymi, ale w momencie, gdybyśmy chcieli pozyskać na przykład je z serwera, wówczas musielibyśmy wykonać jakąś komunikację i odebrać te dane z serwera. Przycisk tutaj będzie nam symulował jakby zdarzenie odebrania tych elementów, a następnie wypełnienie tego wykresu. Będą potrzebne nam dwa elementy: chart oraz pie. Tych danych nie będziemy posiadać na samym początku wczytywania danych. Przeniesiemy je od razu tutaj do zdarzenia. Także będzie nam potrzebny jeszcze chart. Po pierwsze, pie wyłączymy do właściwości, podobnie jak z chartem. Pie potrzebny jest nam do tego, aby wypełnić je w pewnym momencie wykresem, a chart potrzebny jest nam, aby odświeżyć wykres. Po zapisie zmian odświeżamy aplikację. Zauważ, że w tym momencie wykres nie jest wypełniony żadnymi danymi. Natomiast po kliknięciu i zasymulowaniu wypełnienia danych, dane te się automatycznie wypełniają. Zauważ, że gdyby do wykresu dodać nie dwa kawałki, ale na przykład cztery, jak w tym momencie kliknę, zostaną dodane kolejne dwa, to kolory kolejnych kawałków zaczynają się powtarzać zgodnie ze schematem, który podaliśmy.